body sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Znajdujemy się na uprawie numer 2, rzepak, dawka 4,5 kg na hektar, zasiana, nawóz 150 saleczan i saletra amonowa. To wszystko, na razie. Siemaneczko, z tej strony Urbanie Team, jest dzisiaj ze mną Paweł. Siemaneczko. Siema. Piotrek. Witam. Siema. Oraz Dominik. Witam. Jak widzicie dzisiaj, oto taką bestię w naszym gospodarstwie odpalamy. Każdy się zajmie swoją robotą. Ja pójdę odkręcić stopnie, akumulator ładujemy. Piotrek jak zwykle będzie stał, nic nie będzie robił. Chłopaki coś tam kręcą. Piotrek, chodź mi pomóż, weź drugą śrubkę kręć. Przejdź sobie. Kręć. Kurde. No, także widzicie, coś tam działamy, jak zwykle. Robota pełną parą. No. Sezon 2018 zaczęty. Nawozy już mamy porozsiewane w większości. Paweł, na wszystko? Na wszystko. No, tak jak słyszycie, już dużo nie zostało roboty w polu. Sorki, że tak nic nie mówię, ale muszę się skupić. Wiecie, głupie odkręcenie śrubki, ale trochę czasu zajmuje. Kurwa, to się kręci jak chuj. Trema, moi drodzy, trema, kurwa, przed kamerą. Nie, kurwa, majster. Odkręcałem ty, kurwa. Piotrek miał przynieść płaskę się do tego. Nie, kurwa. Podnieś te stopnie, żeby nie spadły. One pójdą na dół. No dobrze, no, ale po co mają spaść? No
słyszeliście, zaraz po tym jak go odpalimy, przekładamy koła. Czekajcie, gdzieś mi spada szybka, to mamy. Trzymaj. Czekajcie, klucz położymy tutaj. Jeden daj mi, ten drugi też tam włożymy. Dobra. Czekajcie, ja pójdę mu tu. Tutaj prostownik, nie? Damy? Z tej strony czy z tamtej? Dobra, to ja idę po prostownik. O. Patrzcie, panowie nie zakręcili kraniku w bloku i woda im wylatuje. No, mechanicy pełną parą, nie ma co. Idziemy, idziemy. Dobra, tutaj mamy. Ej, kurwa, tu jest drugi prostownik. Czekajcie, zaraz, gdzie jest plus, gdzie jest minus, tu jest minus. Czyli tam mamy plusa. Dobra, kabel. No, Paweł musi iść po wodę. Zaraz odpalimy bestię, będzie chodziło. To tu. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że robiliśmy bendis i nam wyszczelił akumulator. Idziemy później wam pokazać. Chyba, że już to nie ma, ale raczej jest. Wiecie, u nas takie akumulatory to się oddaje. Teraz uwaga, w Urbaniu będzie kontrolowany wybuch. Czekajcie, tutaj mamy naładowanie, dobra, to włączamy. Dobra, na razie nic nie wybuchło. To może Paweł, chodź, pokażę nowe opony przy Maseju. Jak widzicie, najmłodszy z rodziny Masei, najmniejszy, nie najmłodszy, najdłużej w gospodarstwie. Nowe oponki z przodu, no tam też były zjechane masakrycznie. Ze słomą już nie dawał rady. Także dwie nowe. No i co? Będziemy śmigać żniwa, nie? Żniwa ostro. Bierzemy się. O, tutaj pokażemy wam jeszcze rozsiewacz, bo na ostatnim vlogu tylko wyglądaliście z brzegu. No co Paweł, co nim powiesz? Amazonę, model? 500 ładowności, rozrzut 18 metrów. Można też go, wiadomo, ustawić, żeby rozsiewał więcej. Przerobione na własne potrzeby. To na 500, tak mówię, pod... No co? 2 tony by weszło. Tak, ale po co katować ciągnik, no, podnośnik? To jest niepotrzebne. No co, lampy własnej produkcji. Dobrze, że na wodę jest posiane, bo... No, oczywiście. Dobra. Dobrze. Dobra, on gasi kamerę powoli. Idziemy tutaj do chłopaków, jeszcze na chwilę. I do zobaczenia za chwilę. No to witamy w kolejnej części vloga, jak widzicie. Zapierdalamy bestią. Są ze mną wszyscy. Paweł tutaj coś kręci. Jedziemy wam pokazać, jak wygląda rzepak, na który na poprzednim vlogu siedzieliście na wóz. Tak. No, jak widzicie, Paweł zaraz wypadnie. Trzeba go trzymać tutaj. O, majster, nie zostawiaj mnie! Nie, ja nie spadłem. No, także wiecie, Piotrek tam siedzi niezadowolony trochę. Wygoniłem go tutaj z fotela. Jak jest zadowolony zawsze. No, także jedziemy się przejechać, później wam pokażemy jeszcze co nieco. Jak widzicie, dziury. Paweł z otwartymi drzwiami. O, już się zamknął same, widzicie, mam moce. O kurde. Pojedziemy się na trójce. Dziury nie ma co. Na razie nie ma co nagrywać. No, Paweł zrezygnował z nagrywania. Nie, za tego jest. No. Statyk. Ojej, ale ściąga. Dobra, jeszcze ujęcia. Co wam możemy powiedzieć? Przełożyliśmy koła. No, na grubę. Mały problem był, bo nam się banan zrobił z klucza. Na dwie rury Piotrek tam sam odkręcał koło, nie? My przyszliśmy, to już było przełożone. O, chłopak ma taką krzepę, że pamiętajcie, przed obiadem ma powiedzieć, co on robi. On tego zetora stamtąd wyniósł, nie? Bo my byśmy nie dali rady wyjechać.
Jeszcze czeka go jedno zadanie, bo trzeba samochód wepchnąć pod wiatę. Ale co tam, Piotrek podejdzie, oprze się i samochód we wiecie. Widzicie trochę dziury. Żeśmy tu zaraz gdzieś nie zostali. Założę się, że nas ściągnie. Tak, mówiłem. Paweł nagrywa, coś mu nie idzie. Może zaraz go wypuścimy i niech idzie nagrywać. Dobry. Jak widzicie, Paweł przegrał zakład ze mną o flaszkę, musiał się obciąć. Na łyso. Na łyso. Podszedł do fryzera i mówi: panie, na zapałkę zapałką. Ale że fryzer miał zapalniczkę, no to użył maszynki. I taka oto historia Paweł Łysiny. Nie no, śmiejemy się, Paweł po prostu, no miał takie życzenie, fryzer go tak obciął. Chciałem. No, bo chciał, dobra, nie będziemy mu... Chciałem, nie chciałem. Nie będziemy mu tak dawać, bo nie będziecie słyszeć. To ma sensu. W sumie trzeba podładować akumulator. Po prostu mam majstra elektryka, może się wypowiedz na temat akumulatora w tym ciągniku. Co mam mówić? Nie wiem, kształt, kolor. O! Jest duży i czarny. Nie jedne rzeczy są małe i czarne. Dym z gier Gudzia normalnie dym oczywiście. No, także widzicie, Piotrek tu jest chętny do opowiadania kawałów. Zaraz nam opowie. Wstydzi się chłopak, no wstydzi się, no. Co? No, pokazuje mi tu palcem, zaraz mnie tu pobije. Widzicie, jedziemy ze torem. No. Zaraz będziemy znajdować się na łące. Ale to na wiosnę, Paweł, spokojnie. Ty tam w inseminatora się jeszcze nie baw. Damy radę, damy radę. Macie tutaj mamy taką kamerę sobie. No. Sam siebie nagrywam. O, widzicie, nasza orka pod buraki. Piotrka, to tam się nie dziwcie, że taka krzywa. Reszty żeśmy nie zaorali, ponieważ te prawa, że 3 hektary musiały zostać. Także widzicie, rolnik u nas nie ma łatwo. Nie no, prosto zaorał może być, nie? Co no, oceniasz, jak oceniasz, Paweł, tą orkę? No, może być też się dla niej. Jeszcze jeden żuber i by było prosto. Ale nie, nie ma co. W pracy się nie pije. Po pracy można, w pracy nigdy. Pamiętajcie. Boże, jakie dziury! Trzęsie, kurwa, ja. No. Trzęsie, jak kurwą. Trzęś kurwą swą. Jedziemy podwiedzać trochę pola z ekipą, kurwa, nie wiem. Zaraz dojedziemy do tego rzepaku. Jeszcze jednego członka brakuje, ale... No. O właśnie, mamy dla was challenge. Na początku przedstawiłem wszystkich, nie powiedziałem jak ja mam na imię, ale to było celowo zamierzone. 150 łapek pod tym vlogiem, pod następnym 100 i przekazuję kamerę Pawłowi i Paweł przedstawia mnie. Co wy na to? Dominik? Tak jest. Tak jest. Paweł? Napiszą w komentarzach. No o właśnie, napiszcie w komentarzach, macie już teraz małe porównanie, kto jak prowadzi vlogi, więc... Czy Piotrek pierwszego vloga prowadził? Później drugiego Paweł? No Pawłowi tam nie poszło, ale trema. Ja też pierwszy vlog prowadzę, ale... Pierdolę głupoty, bo pierdolę. Ale no coś trzeba w życiu robić. Za coś trzeba mieć płacone. Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Tak jest, robota nie... 2 tygodnie nie postoi. Tak jak te na łące. Pierdolimy się zające. No jeszcze kawałeczek będziemy na tym rzepaku, coś wam pokażemy z niego. Znosi nas jak... Nie powiemy kogo, po kim. Chłopaki milczą, nie wiem dlaczego. Jest ich tu 3, a ja tylko gadam. Nie no, Paweł ze mną rozmawia, jedyna moja prawidłowa morda. Piotrek tam siedzi, obraził się. Piszcie w komentarzu, czy chcecie tego... Co
zaciąłem się. Uciekło mu słowo, zaraz znajdzie. Tego typu filmy. Więcej vlogów czy więcej filmów? Spodziewamy się, co wybierzecie, ale masz typ. Czekamy na wasze odpowiedzi w komentarzu. Tak jest. Będziemy mówić za was. To jest kanał dla was, nie dla nas. My to robimy, bo lubimy, bo nam się nudzi. Coś trzeba robić. Tym więcej was jest, tym więcej filmów będzie, wiadomo. Oczywiście. Mamy takie może małe marzenie, żeby do żniw było 2000 subskrypcji. Pomożecie nam w tym, będziemy bardzo radzi z tego powodu. Jeżeli dobijemy, to może będziemy mieć dla was niespodziankę, ale na razie o tym nie mówimy. Nie mówimy. Taki mały przedsmak. Może was zachęcimy do tego. Nie wjeżdżam, bo widzę, że tu już jest masło. Nie wiem, jak u was się na to mówi, ale u nas jest to masło. O, czerwona cegła musi być. Wychodzimy teraz na rzepak oczywiście. No, oczywiście idziemy. Wszyscy, bez wyjątków. Jak widzicie, maszyna chodzi! No. To jest pole, na którym Paweł siał rzepak. Rzepak, przepraszam bardzo, mój błąd, na wóz. Jak widzicie, no coś tam, coś może z tego będzie. Tam dalej widzimy się zieleni rzepak. No błoto, błoto, no. Piotrek przyszykowany tylko na takie warunki. O, zobaczcie, co tu ma, może będzie widać. My z Dominikiem nie za bardzo. No zobaczcie, majstra dzisiaj wziął od nas kamerę i nie chce oddać, nie? No mówimy, Paweł, no piwo wstawiamy. Nie, i koniec, on dzisiaj nagrywa. Obraził się na nas, że tylko jedno piwo. Ale no co, no wczuł się chłopak, wczuł się. Może się trochę przejdziemy dalej, będzie to lepiej widać ten rzepak. Nie no, niech on tu sobie nagrywa. A może kaptur na głowę, bo no pizdzi jak w Kieleckim, jak za stara Mikołaja. Piotrek idzie. Rękawiczki sobie ubrał majster, jeszcze mu biały skarpetek i czerwonego krawatu brak. Będzie chodził zarządca. Nie no, coś z tego rzepaku będzie, nie? Ogólnie w Sylwestra wypiliśmy za to, żeby był dobry rzepak. Planujemy też takie, może... Może nie będę o tym na razie mówił. Może przy następnym vlogu wam powiem, jak jeszcze odgadamy z chłopakami. Ale planujemy takie... No też... Filmy z naszych wypadów, nie? Co my robimy, gdzie jeździmy. Zgadza się, Dominik? Tak. Oczywiście. No zobaczcie Piotrka, on tam... No. Chodzi tylko, nic więcej. O, idzie do nas Paweł. No jak widzicie, no, no ładny też rzepak, mi się podoba, wiecie. Zostawcie łapki w górę! Tak jest, no, on tu, nie, po wojaku. Jak widzicie, dymy muszą być. Chłopaki się tu leją. Nie wiem, co zrobili, bo byli za moimi plecami. Ogólnie to patrzcie, no, no, no ładny rzepak, o, tu ktoś zawija, sam zrobił. Ładny, zboże też ładny. No, Piotrek mówi, zboże ładne, ale to nie jego. Sąsiada pochwalił za ładny zasiew. Paweł kręci. Do kamery. Wszystko. Wielki. Jeden wielki chuj. Pieniądze to nie wszystko. Piotrek ogólnie tu zaliczył przed chwilą wpadkę. Obeszło się bez wyciągania, co prawda. Akcja dymy by były na vlogu. Ej, Daniel, ale ja tam widziałeś, stanąłem z kamerą i gadałem. Patrz, tak stała kamera. No, patrzcie, jak się wczuł, no chłop, no. Nawóz był siany tydzień temu, nie przejmuj się, ja też się pomyliłem, powiedziałem, że rzepak był siany. Ale no, błędy się zdarzają, wybaczcie nam to. Wiecie, trema no. W końcu dopiero zaczynamy, to znaczy trzeci vlog. Jedziemy dalej. No proszę, Paweł tutaj, wypowiedz się, chodź ze mną, porozmawiaj ze mną. Co tam powiesz ciekawego? O. Stara bieda. Ogólnie przepraszam was, jestem po chorobie. Mogę czasami tak wypływać flegmę. Piotrek tutaj zdjęcia robi. Ja może też zrobię zdjęcie. Kobieta napisała, później odpiszemy. Nie ma czasu. Nie ma czasu.
No, także zaraz wstawimy informację, że kręcimy tego vloga. No, ale vlog pojawi się. Zakładamy, że w jak najszybszym czasie. W najkrótszym czasie możliwym do tego. No, patrzcie, Piotrek już się zapakował, on tam pierwszy. Tutaj Dominik. O matko, żem nadusił gaz. Ja nie wiem, kto podpalił. Vlog podejrzewam, że będzie 30 minut. No, chcielibyśmy z Dominikiem, mieliśmy taki ambitny plan, żeby był trochę dłuższy ten vlog, ale zobaczymy, na ile nam to wyjdzie. No co, jedziemy dalej. Tutaj akurat znajduje się uprawa rzepaku, 13 hektarów. No, jak słyszycie tutaj wypowiedź Pawła. Nawóz był rozsiany tydzień temu, z tego co przeszło się całe po polu. Nie no, rzepak jest ładny, ładny. Jak na takie mrozy, to rzepak przed to ładny. A powiedz jeszcze, co siałeś, w jakiej dawce? Rzepak. Jaki nawóz? Nawóz, saleczan, 150 kg. Saletra hormonowa 200 kg, raz. I później jak już będzie trochę więcej. Ale mów do kamery, tak, mogą mnie słyszeć. Tak, do kwietnia. Początek kwietnia to drugą dawkę sypniemy. No. Rzepak siany 4,5. Może wiecie, w żniwa będziemy starali się nagrywać trochę z rzepaku. Może napiszemy wam później całą logistykę, specyfikację uprawy. Jeśli nam się to uda, jeżeli nie, obiecujemy wam, że od następnego sezonu weźmiemy się za to. Będziemy mieć zeszyt i co opryski, wszystko będziemy pisać i później wam to przedstawimy. O właśnie. Albo zrobimy osobny film jakiś. O, albo zrobimy osobny film, tak jak mówicie. No, co tam jeszcze wam powiedzieć, co u nas ciekawego, no. Widzicie, też zima. O, weekend mamy. Ogólnie to wiecie, no. No co mam tu powiedzieć, no weekend mamy, no. Spotkanie teamu prawie całego. No, także jedziemy. Leczymy się w sumie, ale nie ma co szaleć. Akumulator się musi podładować. Za drugim razem odpalił zetor. No, tak, za drugim razem. No małe problemy były, ale wybrnęliśmy z tego. Wiecie, po dwóch miesiącach, ale za drugim razem to... No, jak on stał całe dwa miesiące, był używany? Nie był. Nie był. Inne ciągniki były. 2 hektary, też rzepaku. Widzicie, trochę jęczmienia wyrosło. Co, zatrzymiemy się też i pokażemy? Możemy też w sumie wejść i pokazać trochę. No, patrzcie, chłopaki tutaj żwawo się do tego biorą. No, rzepak też ładny, jak widzicie, tak jak Paweł mówi, co, wkradają się tu jakieś samosiewy, które nie zwalczone są jeszcze. Ale tutaj ten rzepak jest taki gęściejszy, mi się wydaje. Nie wiem jak wy, ale macie porównanie, tutaj jest jeden rzepak, to jest drugi rzepak. No, takie... No, zobaczymy, co z tego będzie, czy na żubra zostanie, czy na sopliczkę z tego rzepaku. Także wiecie, my tam tacy, że musimy wyjść na swoje. Lubimy wydać, ale też wolimy większe zyski. No jak chyba każdy w Polsce. Tam widzimy hałdę obornika. Tu mamy naszą piękną bestię, którą dzisiaj się poruszamy. O, cały team, proszę chłopaki. No mówiłem tak jak przedtem, no Paweł wziął kamerę, no i nie chce oddać. Nie chce oddać, no pokażemy wam oponki, jak wygląda na grubych oponach. Może mnie nie być słychać, ale patrzcie jak wygląda. Z tyłu tylko założyliśmy belkę, no bo by nam ramiona tarły o opony, szkoda opon. A jak widzicie, prawie nowe jeszcze mają dzyndzelki. No co, no zetor jak zetor. No szyba się wybiła, ale to przy siewie buraków w zeszłym roku. Nie było czasu wymienić, wiecie, żniwa, trochę za pier. Nie będę kończył, bo to nie wypada klnąć. No co, szyba będzie wymieniona. Tak jak mówiłem, Piotrek, wybita przy siewie buraków w zeszłym roku. No, także chłopaki się zwijają, jedziemy dalej. Poczekamy, aż Paweł sobie zwinie kamerę. No i co, i pędzimy dalej. No nie patrzcie na syf, ale my tak na szybko, spokojnie będzie wysprzątany. A tego to nie powiem, bo to nie jesteśmy pewni tego.
No. Widzicie, majstra, kierownik budowy zamieszania, on tu wszystko ogarnia, wszystko wie. Pytania, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście. Jeszcze dodawajcie pytania, bo w następnym tygodniu albo za dwa tygodnie będziemy odpowiadać, oczywiście. No ja już miałem być odpowiedzi na pytania. Na wozy, ale wiecie, szybko, szybko, bo tam widzicie, to się. Trzeba było się skupić trochę na wysiewie. Wiecie, dwa razy po 130 hektarów to wiecie, na 260 hektarów trochę jest. Oczywiście, no trochę jest, no. Wiecie, to dzień nie ze szkoły przychodziłem, to siałem. No, może trochę... Jak wiecie, bo są też inne obowiązki na gospodarstwie. Krótko może powiemy, czekam przerwę. No także jesteśmy w drodze, widzieliście, wyjechaliśmy na asfalt, trochę lepiej się jedzie, ale dziury jak skór. Pesy. No, nie narzekamy, mogło być gorzej. Lecimy sobie z dworem. Nie ma co mu tak dawać. 70-11. No, a może powiesz trochę o Zetorku, jak się sprawuje od kiedy u was? Zetor jest od nas, u nas, na gospodarstwie ponad... Czekajcie, jak to będzie... 32 lata ma, 12... Tak, 20 lat już u nas na gospodarstwie. No także chyba... Ponad 32 no nie, no najstarszy ciągnik w gospodarstwie, który jest. Najlepszy. Do prysków suczy, do siania buraków. Jak słyszycie, do czego wykorzystywany zator. No i służy też do wciągania przyczep na halę, na magazyn. O tym zapomniałeś powiedzieć. Tak, bo mamy taką gospodarstwo drugie, tak, wynajęte i wiecie. Ludzie mamy zboże, to nie idzie wjechać już traktorami, ale zator zawsze wiecie. Postaramy się wam nagrać taki jeden wjazd, bo naprawdę jest tam lekko pod górkę, jak ostatnio z Piotrkiem przyciągnęliśmy prawie 12 ton pszenżyta, to miał problem, ale wjechane było. Podejrzewam nawet, że na trzecim biegu próbował pan Tomek. Wtedy opony się smażyły. Dominika wtedy nie było, byłem ja, Piotrek i był brat Dominika. I on to, wszyscy to możemy potwierdzić, prawda Piotrek? Postaramy się wam to nagrać, jak to u nas wyglądają żniwa, bo nieraz to nawet naprawdę jest taki zapierdol, za przeproszeniem, że nie ma kiedy się spotkać i powiedzieć sobie cześć. Ja przyjeżdżam, Paweł wyjeżdża, Piotrek już coś robi. Także każdy swój sprzęt wyznaczony na dzisiaj i jedziemy. Ale też... No dosyć często, no staramy się, no widzicie, staramy się też po nasadzone się spotykać na weekendy. Jakoś to leci. Byle do żniw, także tyle wam powiemy, byle do żniw. No już jeszcze kawałeczek i będziemy, no droga nudna, no nudna, no co wam mamy powiedzieć. Jedziemy, no ale zaraz będzie jeszcze niecały kilometr i już będziemy skręcać. No, widzicie tutaj podmokłe tereny. Jechaliśmy może z jakieś 3 km, no więcej nie, i widzicie co się dzieje. Wszędzie woda, o. Uwaga, krowy. Nas tu jedzie 4 byków, no to krowy muszą być. Wjeżdżamy do górki. Górka. Zostawcie supa. Dołek mieliśmy tam, tutaj jest górka. Widzicie, budują się, no budują się, no, no powodzi się, nie? A biedny rolnik o zatory musi jeździć w tych czasach. Trzeba się rozwijać. No, oczywiście. Trzeba prosperować. Chyba wiecie, kogo teraz zacytowałem. Oczywiście to nie jest nikogo przedrzeźnianie, bo pozdrawiamy tego kogoś. Nie będę mówił kogo, ale pozdrawiamy oczywiście Kacpra. Widzicie? Dzieci idą, pozdrawiamy Kacpra, którego przed chwilą zacytowałem. Jakiego Kacpra? Pancerzaka, Mafia Solec. Widzicie, no... Ja wiem, no wyglądam jak Demi z tą kamerą na głowie, ale no pasja, no co zrobić, no. Jeżeli ja siebie takim akceptuję i moi przyjaciele mnie takim akceptują, że jestem taki, no to czego chcieć więcej? No szanujmy się, no. No jak mnie ktoś nie będzie akceptował, to proszę, tam są drzwi, zgadza się Paweł. Zgadza się, ktoś mnie nie akceptuje, tam są drzwi, do widzenia.
Dziękujemy bardzo panu czy pani. My Damiana szanujemy. No, wiecie, my jak bracia prawie. Od małego, już w przedszkolu rzucaliśmy się klockami. Widzicie, w co się przerodziło, no przyjaźń, Co wam mamy powiedzieć? Zaraz będziemy kłęcić na płele. My tu mamy... droga z pierwszeństwem. Oczywiście pan... No na następny będzie się na mnie patrzył. Skręcamy w prawo. Zgadza się? Tak jest, podźwigacz. Tutaj? No tu, dobra. Oj. Następny pan. Tutaj my mieli skręcić, dobra, tutaj. Gdzie? Tu pojedziesz, ty mocno. Tu i tak, tu i tutaj skręć, będziemy zapomnieli skręcić powoli. Dobra, trochę wyhamujemy. Tutaj jedź, prosto. Czemu prosto? Nie, prosto nie. Jeszcze zdecydujcie, gdzie jedziemy. Do tyłu. Zapomniałem ci powiedzieć. Tutaj? Tak, no, tam, ten drugi wiosk. Dawaj, do tyłu ogień. Widzicie, jak żeśmy się zamotali. No tak jak my z Pawłem, powiem wam historię, jak pojechaliśmy po heder do Szczuczyna. Znaczy tam wioska obok, nie? No i też tak żeśmy się zagadali. I Paweł miał mi powiedzieć, gdzie mam skręcić, nie? My skręt przejechaliśmy, pojechaliśmy prawie 500 metrów dalej, a Paweł mówi, ej, a my mieliśmy skręcić, nie? Sam się zamotał. No ale dymy muszą być, dymy. Tyle wam powiem. U nas takie hasło panuje w domu. Wymalujemy to kiedyś na drzwiach garażu, czy tam warsztatu. Na przypadek albo wcale. Nie ma co sobie żałować, jesteśmy młodzi. No piękni niezbyt, no ale... No. Bogaci też niezbyt, bo nikt jeszcze nie pracuje. Ładnie, że nasza perka jest na razie. Oczywiście, sopliczka też czasem wpada, żeby sobie umylić życie. I przepłukać gardło po tej żubrówce. Dziury i jeszcze raz dziury, tyle wam powiemy. Może damy z powrotem na trójkę, bo... Widzę, że... Pani się dziwnie na nas patrzy, ale my nic złego nie robimy. My sobie tylko jedziemy. Wyłączymy światełka, bo akumulator musimy doładować. Tak jest. Tam widzimy bus. Skrywa się zza winkla, jak to się u nas mówi. No, masz winkla wokół. Dominik tak zawsze mówi, jak spawa. Mam winkla wokół i się nie dziwcie, że jest krzywo pospawane. No ale no, jest sobą. No. Widzicie tutaj te siarniska, wszystko tu są, to teraz będzie przetarg właśnie na to wszystko. No jak słyszycie, będzie przetarg. Dosyć duża skarpa, jak widzicie, no. Ale co zrobić, no, jakoś trzeba to wszystko obrobić, przerobić. Kurczę, no widzicie, jaka droga, nie? Są też inne dojazdy, ale wiecie. Sorry, moja pierwsza jazda za torem tak jest nieźle. No, druga, trzecia, tak wiecie, ale pierwsza tak pod względem takim, że... Nie no, woziło się słoma, ale to wiecie, po polach to tam dwójka, trójka, no, wyższych biegów się nie wrzucało, a skrzynia w zetorze nieskomplikowana, ale dla świeżaka, jak to się mówi. Dam, zaraz pokażę Paweł wam, czy ja zasadę skrzyni. No, staniemy i pokażemy wam zasadę, jak działa skrzynia w zetorze. Tam oczywiście będzie nagrywał. No, oczywiście. Taki mam pseudonim. No co zrobić? Czarny na mnie wołają. I tyle. Dobra, imię możemy zdradzić. Kolega ma na imię Damian. Ale więcej nie zdradzimy. Jak wyglądam, gdzie się uczę, czego się uczę. Tutaj dobijecie, tak. Mały przedsmaczek. Jak widzicie, ktoś tutaj musiał jeździć. Wygląda to na koła też od sztola, ale sztol w tej porze. Tak jak Paweł mówi, może to był jakiś beczkowóz lub cokolwiek. Widzicie? Kręcę, jakbym na globusie szukał Afryki. Dymy muszą być. Dymy muszą być. No. Nie tylko zdarza wszystkich widzów. Tak jest. Wzięliśmy zetora z tego względu, że no fajnie się jeździ, ale przede wszystkim też... Dużo miejsca. No właśnie. Zmieścimy się wszyscy tutaj, więc... Uwaga, dziury! Turbulencja! Będą, kręcimy trochę tu, ale ruch głęboki widzę, żeby nas nie ściągło.
Jedziemy. Piotrek się nie odzywa z Dominikiem. Co powiecie ciekawego, jak jazda, jak droga wam mija? Dobrze mija. Dobrze mija. Tak jest. Polem pojedziemy. Mówisz? No nie, utopimy się jeszcze. Jedziemy drogą. Jedziemy drogą. Ja prowadzę kierownik. Ja prowadzę. Odwiedzi pan oczywiście lodowisko. Lodowisko, jak słyszycie. Tak jak mówi Paweł, zawsze on powtarza, typowy polski rolnik musi iść po kastę żubra i po LLM-y, ale że nie było. A i uprzedzam wasze pytania, nikt nam nie płaci za to, że reklamujemy napoje wyskokowe w tym kraju. Robimy to z własnej, nieprzymuszonej woli i informujemy was. Także wiecie, prezenty jak przyjmujemy to tylko w takiej postaci. Nie no, żartujemy oczywiście. Możemy wam też zdradzić, że nikt z nas jeszcze nie jest pełnoletni, ale mi, Pawłowi i Piotrkowi brakuje niespełna kilka miesięcy, nie powiemy ile. No to jest nasza prywatna sprawa. Oczywiście jest chyba nagrane jakieś filmy, a to 18, bo też... O właśnie, mamy też taki pomysł, żeby nagrać, jak się bawimy na naszych 18. Jeżeli chcecie, no to oczywiście piszcie i... Wiecie, Dominikowi też trochę brakuje do 18, bo też nie, prawie nie cały rok. No, 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 jak słyszycie. Tutaj musimy podpisać zgodę z Dominikiem. Oczywiście w tym roku na Bednarach będziemy. No, ja wspominałem o tym, że będzie niespodzianka na 2000 widzów na subskrypcji na naszym kanale, ale nie powiedziałem jeszcze jaka niespodzianka, więc Paweł, nie zdradzaj, jeśli mógłbyś, na razie. Tyle wam powiem, że tylko będzie spotkanie przy masy i no dobra, Paweł zdradził tego, co ja nie chciałem zdradzać, ale no, wybaczcie mu to. Żebyście wiedzieli, gdzie nas szuka. Wybaczcie mu to, ale oczywiście z tego pojawi się albo osobny film, zaproszenie, albo dołączymy to do filmu ze żniw, takie podsumowanie, będzie żniw. Osobny się zrobi, Bednary 2. No, albo osobny film, zaproszenie, zwiastun, o zwiastun może. Później się pojawi oczywiście, każdy kto przybije z nami piątkę, będzie obowiązkowo zdjęcie. Bo bez zdjęcia was nie wypuścimy. Taki... No... Może będą do was rozdawane niespodzianki na agroshow. Na przykład konkurs jaki zrobimy. O, czy, no, tutaj, no też dobry pomysł. 4 kółki do wygrania, będzie trzeba odpowiedzieć na różne pytania. Też dobry pomysł. Jak widzicie, no mamy multum pomysłów, multum zapału. No i mamy nadzieję, że nam się to udzieli. Na dobry sposób, nikt z nas nie zachoruje. Odpukać w niemalowane, jak to się mówi. No i mówię trochę głośniej, żeby mnie było słychać. Bo wiecie, to ta kabina w Zetorze to takie szczylne, że... No... Bo widzicie, radia nie ma. Ale za to Klimatronik jest. Założony w zeszłym roku. Wpadł na pomysł, żeby zajechać do mojego wujaszka, ale wiecie, nie mamy pewności, czy on jest w domu. Więc tak trochę dziwnie, tam jest dużo psów, no dużo, no multum wam powiem jest tych psiaków. Jeżeli ktoś by był chętny na psa tutaj z okolic, wiecie oczywiście gdzie mieszkamy, bo to żadną tajemnicą nie jest. Więc jeżeli ktoś byłby chętny, to pisać w komentarzu, pisać w wiadomości prywatnej. No. Oczywiście, trochę mu zmniejszymy gaz, żeby nas było słychać. Oczywiście jadę na czwórce, no to nie musimy mu tak butować i pojedziemy tak jak na trójce. No, widzicie. Wiem, że drzwi ze spokojem, ja tylko omijam dziurę. Dziurę omijam. Siok i niedowiezianie. Zobaczcie jak on pali, z jakim zapałem to robi. No dymy muszą być, no, no co wam mamy powiedzieć? Planujemy te vlogi coraz dłuższe. Tak jak Dominik mówił, rozmawialiśmy poza wizją, no. Dominikowi się marzą takie 50-minutowe vlogi. No ale nie wiemy czy nasz piąty członek filmu, który jest odpowiedzialny właśnie za takie obrabianie tych naszych filmów, to właśnie jemu podziękujcie za to, że one są takie. Wiadomo, no on nie jest jakimś profesjonalistą. Zwykły, no zwykły tam, no amator, no przepraszam za takie określenie, no ale no tak to się nazywa, no amator, no
ale widzicie, no ma chłopak do tego dryk, idzie mu to coraz lepiej, daje radę. Ja się mogę osobiście pochwalić, że wszystkie zdjęcia przerabiane na stronie są mojego autorstwa. Nie wszystkie ja robiłem w oryginale, ale ja je przerabiałem. Dzisiaj też się pojawi zdjęcie, no znaczy dzisiaj, no dla nas to jest dzisiaj, dla was to nie wiemy kiedy to będzie, kiedy pojawi się ten vlog. Piotrek mi tu coś macha jakąś żółtą rękawiczką, założył jakiś inseminator. On tam chyba gdzieś ma jakieś zlecenie na mnie powiedział i temu się z nami zabrał. Dobra, teraz... No zaraz wam pokażemy, co tu mamy za zboże, Paweł. O, pszenicę przyjrzyj, to pokażemy wam kolejne dwa pola. Pojedziemy... Ponieważ jest jedno pole jest, mamy truszkę, no właśnie, no taka, no, no wiecie jak to jest u nas w kraju, no wszędzie muszą być dróżki dojazdowe, wszędzie coś. No poczekaj Piotrek, gdzie ja wjadę w tą ołorkę, jeszcze tu zostanę i kto mnie wyciągnie. Będę musiał dzwonić hej do bacy, żeby mnie wyciągnął. No a jak widzicie, no wszystko wracamy w żarno. No taki nasz sposób na życie, no. Lubimy żartować. U nas prawie całe życie to jest żart. No, no, no Dominik się ze mnie śmieje, że pierdolę głupoty. Ale z doświadczenia też wiem, że jeżeli atmosfera jest no dziwna i rozładuje się takimi głupotami. No i, no i po, tak jak wspominałem już, no po co udawać kogoś innego? No jesteśmy tacy, tacy. No, El Variato. O kolejnych youtuberów cytuję, no przepraszam, no wchodzi mi to samo. Tak jak przecinek niektórym ludziom. Wiecie bardzo pewnie dobrze, o co mi chodzi. Kurczę, martwię się cały czas o ten dźwięk, no gadam dosyć głośno, żeby mnie było słychać. Ale wiecie jak to jest z tymi kamerami. Szajs bubel. Wszystko produkowane na masę, nie na jakość, jak to kiedyś było. Wszystko jest masowa ilość. No, zamykamy drzwi, bo zimno wieje po nogach. My dopiero po przeziębieniu, znaczy się, no chłopaki to tam nie wiem. Piotrek sobie przypukał gardło, to mu jest lepiej. Chłopaki cały tydzień na pompie. No, chłopaki cały tydzień pili, słyszycie. Ja i Dominik niestety musieliśmy chodzić do szkoły, no ktoś musi w tym kraju udawać pilnych uczni. Wiecie dobrze o co chodzi. No, jak widzicie, jeszcze gorsza droga niż ta co była. Nie wiemy czym to było pojeżdżone. Oj, krzaki, krzaki, jeszcze raz krzaki. Przepraszam bardzo, nie zauważyłem, ale omijam dziury. A Pawcio siedzi, nic mi nie mówi, że krzaki. Oj, zmieniłem mu na trójkę. Pojedziemy wolniej, bo to nie ma sensu jechać szybko. Jak na wariackich papierach, jak to się mówi. Najmniej w domu. No, jedziemy sobie. Jak widzicie, no już jesteśmy na polu. Dla was to trwało sekundę. Dla nas no troszkę więcej. Widzicie, przężyto Paweł, tak? Zgadza się? Przężyto. No nawóz widzę był wysiewany, bo widzę, że są ścieżki. No co, no zaciąg co z tego będzie, no. Tam mamy dalej pszenicę. No ale tam nie pójdziemy, bo obuwie no nie pozwala, no traktor stoi na drodze. Zaraz będziemy blokować. Bo ja już czuję, że mam poblepiane buty. 3 kilo cięższy niestety. No także jedziemy na następne pola. Teraz jedziemy na rzepach. No ja już mówiłem, że tam jest drugie pole, ale tam nie pójdziemy, bo mokro. Jedziemy teraz na rzepak, zgadza się. No i będziemy pomału kończyć tego vloga, no trochę długi wyszedł. No także trzymajcie się, za chwilę się widzimy. No także jedziemy już na kolejne pole. Jesteśmy już na lepszej drodze, przed chwilą. Jak widzicie. Pokażemy wam teraz chyba absurdy drogowe, zaczniemy nagrywać. Sorry. Weszła piątka, jedziemy. Idziemy, mamy pieska, trochę zwolnimy, żeby on nie wyskoczył. No, także jedziemy. Jedziemy pomału. Pomału. Światełka zapalimy. No. Boisko, dzieci się bawią. Z dorosłymi oczywiście. Znowu będę wyglądał jak nie powiem kto. No ludzie no u nas no, no nie mają z tym styczności, więc dlatego się dziwią, no, no co wam powiedzieć.
Tutaj też jest nasze pole. Tutaj znajduje się oczywiście przeżyto. No, nie będziemy się zatrzymywać, bo czas nas goni. Teraz będzie ciemno. A ciemno zaraz, no, no wiecie. To jest taka szaruwa, to nie za bardzo to wszystko wygląda. Postaramy się więcej tych vlogów i żniwa i wszędzie nagrywać, jak się da. Liścia przeżyto, lampy zasiane, dawka taka sama. No. Nikogo nie ma za nami, przed nami pusto. Widzimy ładny samochód. Pokażemy wam teraz, no dziwny, trochę niespotykany. Żeby nie było, powiem wam, że mam prawo jazdy i wiem, jak się poruszać po rondzie. Także objadę wam to zgodnie z przepisami. Pod prąd nie będę jeździł. W sumie to wjedziemy jedną stroną na pole i wyjedziemy z drugiej strony. No, także teraz wam pokażę, jak się po rondzie jeździ. W takiej mało znanej wiosce tu mam pierwszeństwo, ale żebym za chwilę ktoś tu nie wyjechał. Pusto, jedziemy. Tutaj skręcamy w prawo. O, widzicie? Urbanie Team bawi i uczy. Także na przypale. Uwaga, dziury. Dziury. Później wam, jak będziemy wracać, pokażemy wam, co tu jest za fajny obiekt, dosyć duży. Przepraszam was za kaszel, ale już mnie gardło boli od gadania. Wiecie, jak to jest, jak to bywa. U cioci na imieninach, jak śpiewasz, też tak gardło boli zawsze. Zaraz pojedziemy, o, tam jest ban od Słomy, też nasz. Tam jedziemy pokazać zboże, czy jedziemy na rzepak? Tutaj też mamy zboża, oczywiście. Tu co, zatrzymujemy się? Przeżyto. Dobrze, nie zatrzymujemy się. Dominik sobie nie życzy. Jak sobie nie życzy? Nie życzy sobie. Jedziemy. Wjeżdżamy tutaj. Kręcę znowu jak globusem. O, o malutku. Nie ma co się spieszyć. Czasu dosyć mamy. Dzieci nam w domu nie płaczą jeszcze, prawda, Paweł? O, Paweł kiwa tylko głową, bo on to taki kasanowa. Widzicie, jak chodzi skóra, fura i komura. No. O, czapkę ma. Zaraz założę i pokażę wam, jak wygląda w niej. O, kupiona na bazarku, tak jak wcześniej wspominaliśmy. No, kupiona na bazarku. A my co? No, no tutaj widzicie ten obiekt. Nie wiem, czy go będzie widać. Może jak wyjdziemy, to wam go pokażę. Ale jest to świniarnia, Paweł, na ile sztuk? Może ty się orientujesz? Nie wiem, czy tego, ale powiedz do kamery. Paweł, to nie są dane jakieś specjalne. 800 macior jakieś jest, no. To są porodówki. To nie są specjalne dane, nie wiemy dokładnie. No. To nie nasze, jeszcze. Nie, no nie będzie nigdy nasze, no, ja sobie robię. Jedziemy sobie ten kawałeczek dalej, pokażę wam jeszcze jedno pole rzepaku. Po jęczmieniu. No, nie wiem. Po jęczmieniu, ten rzepak. Wychodź, Piotrek, wychodź. Telefon wypadł ci. Trzymaj. O, jak widzicie teraz ten obiekt, pewnie się spodziewacie tego, że no zapach nie jest zbyt przyjemny. No, rzepak po jęczmieniu. Wiem dokładnie, bo sam ten jęczmień stąd wywoziłem. No, zapierdziel taki, że tylko Piotrek mi przyczepy przehaczał. Mało słomy, no ale no. Jak widzicie, samo siebie jeszcze nie zwalczone, no coś wychodzi. Ta zima, no nie wymroziła. Tam też jest droga dojazdowa, więc te pole też jest trochę krótsze. Tam mamy łąkę, którą zalewa. Pole jest aż tam do drzew. No, pole ciągnie się aż tam do drzew, jak będziecie... No nie będzie tego pewnie specjalnie widać, ale... No, pole ile ma Piotrek hektarów? 15 hektarów. Także trochę tego rzepaku jest. Nie powiem wam dokładnie ile, ale no dużo. No co tam dalej wam powiemy? No tam jest ogólnie łąka, no i przez to te pole takie jest nierówne.
tam jest, no zalewa całkiem sporo, więc pamiętam, robiliśmy tutaj akcję na dwa zrywacze, jak jeździliśmy po jęczmieniu. Właśnie Paweł jeździł największym bykiem w stadzie, my jeździliśmy z Piotrkiem Juniorem. No i tam nie mogliśmy przejechać, ale z rozpędu jakoś dawaliśmy radę. Dziadek tylko stał i się z nas śmiał. No bo co robić, no przy takiej pogodzie wiecie jaki był rok. Mamy nadzieję, że ten taki nie będzie. Miejmy nadzieję i pomódlmy się tylko o to, widzicie, jakieś śmieci, trzeba to sprzątnąć. Póki kombajn w to nie wpadł. Póki to nie wpadło w kombajn, przepraszam. No ale wiesz, no gdzieś się to przeora. No. Także, no, Paweł musi obchód zrobić. On tak jak, nie wiem czy znacie ten film, zróbmy sobie wnuka jak Kosela. Paweł codziennie przechodzi przez pola, chwyta garść i rzuca. No, zostawmy Pawła w swoim królestwie. Chwilę niech sobie ponagrywa. No, jak widzicie, wszystko upierdzielone, no ale było to niesamowite. Drzwi zamkniemy. Majster nie jedzie z nami. Majster chyba zostaje. Dobra, kurwa. No, także widzicie, Paweł nagrywa, no nie chce oddać kamery. Dominik mówi, no dawaj, no nie. Chłopak tak się wczuł, że teraz nagrywa. Zaraz wam pokażemy trochę drogi do domu, no i pewnie pożegnamy się na podwórku, jak już będziemy wjeżdżać. No, Paweł nagrywa, trzymamy się po majstra. No, majster wsiada, ja mu drzwi otworzę, jestem wychowany. No jak tam majstery, ładnie idzie nagrywanie? No kamery nie chcę oddać, no. Chłopak tak się wczuł. Oszalałem, gwiazdy chyba swym oczom oddały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz. Jak widzicie, po co komu radio w Zetorze? My sobie sami robimy radio. Chłopaki się z nas śmieją. Zaraz wjedziemy na taką ruchliwą dość drogę, więc nie będziemy nic nagrywać raczej. Nagramy jak będziemy już dojeżdżać do gospodarstwa. Będę musiał się skupić na prowadzeniu, bo wiecie, miota nim jak szata, no a jeszcze sobota. Ruch pewnie będzie, ciężarówek dużo. Ja tego nie lubię, no. No nie lubię tego, no. No co mam powiedzieć? Każdy, kto prowadził chociaż raz w życiu ciągnik, wyprzedzał go tir, to wie, jakie to jest uczucie. No nie lubię tego, no. I opatrzcie, woda w ścieżkach stoi. Widzicie? Muszę jechać trochę lewą stroną, bo wiecie, petycje pisały, żeby mi tą drogę zrobili. Podpisy zbierałem, nic to nie dało. Tam jak może dostrzeżecie, może nie, jest łąka na mojego wujaszka. Niestety rok mokry, nie pozwoliło na zebranie siana, siano jeszcze stoi w balotach. Przepraszam, ale muszę zerkać, bo prowadzę, co się tam dzieje, przede mną, za mną. Oczy dookoła głowy, sami wiecie. No, także dogramy jeszcze pożegnanie i to będzie na tyle. Siemanko, z tej strony Urbanie Team. Dzisiaj nagrywamy nowe nabytki 2.18. No, idziemy sobie pod wiatę zobaczyć nowe nabytki. Są to przyczepy przerobione na nowe. No, tak się prezentują te przyczepy. Ładowność 9 ton. Opony, jak widać, tirowskie, założone. Tutaj mamy drugą przyczepę. Też koła od tira założone są. Ładowność 9 ton, plandeki ładnie wszystko porobione.